せーの、ポッツァムイメ。Porozmawiamy o Japończykach, którzy uczą się języka polskiego. Dlaczego Japończycy interesują się Polską? Skąd w ogóle takie zainteresowanie? Przede wszystkim większość z nich pasjonuje się muzyką klasyczną, stąd od razu kojarzą Polskę z Chopinem. Inni z kolei ogólnie interesują się Europą i często robią sobie wtedy takie wycieczki, na przykład Czechy, Słowacja, Polska. A co jeśli chodzi o moich znajomych? No wiadomo, na przykład moja najlepsza przyjaciółka Goncian, którą zaraz zobaczycie, zaczęła interesować się krajem, z którego pochodzę. Poza tym postanowiłyśmy, że spróbuję nauczyć ją języka polskiego. Ciekawe jest to, że nie mamy takich regularnych lekcji typu, nie wiem, temat taki i taki, tylko po prostu zawsze jak jestem w Japonii i spędzamy razem bardzo dużo czasu, no to na przykład idziemy sobie gdzieś i ona się pyta, a jak to jest po polsku? No i ja jej wtedy mówię. Ona ma naprawdę bardzo dobrą pamięć, za każdym razem sobie wszystko zapisuje w telefonie, ja jej czasem też nagrywam właśnie nagrania głosowe i to jest strasznie śmieszne, jak gadamy po japońsku i na przykład wtrącamy jakieś polskie słowo. Piękny na kuryma. Bo kuryma to jest samochód, piękny, no to wiadomo co znaczy. A na, no bo uważam, że to jest jakby ten na przymiotnik. Ci, co uczą się języka japońskiego, wiedzą o co chodzi. No niestety coś też takiego w nas jest, jak oferujemy, że nauczymy tam języka polskiego, jakiegoś tam słowa, no to zazwyczaj uczymy jakichś takich słów troszkę... Lubię ciecki. Głupi. Pędek. Ja nie jestem z tego powodu wcale dumna i zadowolona. Uważam, że to troszeczkę może głupie z mojej strony. No ale kurczę, no naprawdę... Zaraz zobaczycie zresztą, o co mi chodzi. No, nie da się nie śmiać. Lewandowski. I like Lewandowski. Pępek. Pępek. Pępek? Pępek. Pępek. Cipko. 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 Pindul. 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 Cipka to pindul. Ciecki. 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 Pindul. Lubię ciecki? Lubię ciecki. Lubię ciecki, nie? Lubię ciecki. Pański. Głupia. A, głupia. Głupi. Głupia znaczy, do na rynku, w talio. Głupi. 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 Głupi to na baka. Stupid to. Bardzo, bardzo, bardzo... Bardzo śmierdzi. Bardzo głodna. Bardzo dobra. すごい言葉ですね。なんか力強いですけど。すごいね。はい。それなんだっけ？バルゾ。すごいすごい臭い。バルゾゴーダナは。あ、バルゾゴーダナはめちゃお腹空いた。あ、それがそう。バルゾが。バルゾね。バルゾ。すごくとても。あれ？さっきでかいはなんだっけ？ドゥドゥドゥドゥジェだっけ？ドゥジェ。ドゥジェ。ドゥジェ。ドゥジェ。で最近覚えたのが。ドゥジェ。ピンド。ドゥジェピンド。ピンドラ、ピンドル。ドジェピンドル。ドジェピンドル。フシスコイエドゥノ。フシスコイエドゥノ。どういうこと？どうでもいい。ああ、いい言葉だ。ユリアの口癖。日本のユリアの口癖。あ、すげえ。あ、それいいね。そういう言葉がいいな。ドジェピンドル。あれ違います。ドゥジェ、ドゥジェピンドル、ドゥジェピンドル、ドゥジェピンドル、バルゾドゥジェピンドル、バルゾドゥバルゾドゥジェピンドル、バルゾドゥジェピンドル、ピンドル、ピンドル、バルゾドゥジェピンドル、バルゾドゥジェピンドル。Czy język polski jest trudny dla Japończyków? Wszyscy twierdzą, że tak. Konkretnie gramatyka. No, u nas w naszym języku przecież mamy tą całą odmianę przez przypadki, mianownik, dopełniacz i tak dalej, i tak dalej. U nich czegoś takiego nie ma. Oprócz tego wymowa. Miałam kiedyś taką sytuację, że mój znajomy Japończyk przyjechał tutaj do Polski, siedzieliśmy w restauracji i chcieliśmy zrobić zdjęcie. Ja go uczyłam polskiego i on nie był w stanie wymówić tego słowa zdjęcie, tylko cały czas mówił wzdęcie, wzdęcie, więc po prostu jak usłyszałam zrobić wzdęcie, no to...
Niektóre słowa troszeczkę im się kojarzą, no bo na przykład po japońsku jest obacian, a u nas jest babcia, no to w sumie to jest jakoś tam podobne. Ale generalnie no mają duże problemy, też na przykład nie widzą różnicy między L a R, dlatego oni na początku w ogóle mówili Julia, a nie Julia, bo J kojarzyli z japońskim Julia, a nie po prostu Julia. Ja uczę również Japończyków polskiego, czy to moich przyjaciół, czy po prostu uczniów i na przykład wtedy korzystam z takich książek. Ciężko jest je zdobyć, bo nawet jak z moimi znajomymi w Japonii na przykład szukaliśmy książek do nauki polskiego w księgarniach, no to nie we wszystkich były, wręcz w takich naprawdę dużych. Mam takie wrażenie, że zainteresowanie Polską no jednak raczej rośnie, pewnie też przez to, że jest to bezpośrednie połączenie, lot. W ramach takiego testu, jak idzie nauka moim znajomym, jak to oni mówią po polsku, nagrałam sporo filmików. Zapraszam. A Kane-san, powiem do nich tutaj? Hi. Nande? Nanka, nani ga suki, porando no naka? ショパン好き。おー、いいね、いいね。ちなみにね、あのポーランド語で音楽はムズカ。ムズカ。ムズカ。ちょっとなんかイタリア語みたい、ミュージックとか英語ミュージックね、ムズカ。ムズカ。そう。で、例えばあのポーランド語で私はアカネです。イエステム。Jestem? Jestem. Akane. Jestem Akane. O, sugoi. Jestem? Jestem. Akane. Akane. Ja jestem Julia. Jestem Akane. Yeah. Arigatou wa. A, dziękuję. 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 Gdzie? Gdzie? Dziękuję. Dziękuję. Aha. Dziękuję. 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 Kode muzukashii. Arigatou muzukashii. Dziękuję. Dziękuję. ポーランド語の中好きな言葉は何ですか？好きな言葉、今もう変なのしか浮かばない。うん、例えば、ね、だって今近くにベズドムネがいるから。あ、そうね、ベズドムネ。いやいや、見えし見えし。あは。ゴンちゃんはどうやってポーランド語を勉強してる？毎日使ってるね、私は。あ、そうだね、でもいない時はね、やっぱり使わないから忘れちゃうから、うん、たまにあの単語帳、わかる？こう日本語とポーランド語を。うん。なんていうの単語帳。ああ、わかる。フラッシュカードかな？ちょっと見たい。うん。それに書いて、たまに見てそれ勉強して、思い出して。うん。そうね。で、どう思いますか？ポーランド語は難しいですか？難しいけど、でもユリアが近くにいるから、いないときはね、忘れちゃう。でもやっぱりこう、なんていうの教科書とか本を見て勉強するより教えてもらった方が覚える。発音だと一番難しい言葉は例えば何？お腹。言えないけどブジョーク。ブジョーク。ブジョーク。ブジョーク。あとねカメ。あ。ジョジョジョーフ。ジョーフ。ジョーフ。言えないこれは。好きな動物ねジョーフ。好きな動物。これはトゥルードね。トゥルードね。バルゾトゥルード。おお、かわいい。Jesteś urocza。To jest Ju i ona uczy się polskiego. Czy polski jest trudny? Tak, aha. Bardzo trudny. Co jest trudne? Co jest trudne? Gramatyka. Jak się uczysz polskiego? Na Skype'a. Na Skype'a, na Skype'ie, tak. Ja uczę Ju. Kiedy będziesz w Polsce? Kto kudasai? Tak, oczywiście. Super, dziękuję. Nani, これでいいの？W porządku. W porządku. W porządku. Skina poran dogo no kotowaza wa? Kotowaza? Jona nie jest ciana. Ciga de sio. Daijoku, daijoku. Jona nie jest ciana. Da się przestawić. Fudan, Julia to iśio nie iru toki wa, ko, osiejete morae kedo, inai toki wa nan toka jibun de ko oboe you to omotte, tatoeba Seven Eleven no koto wo, Shedemu Ieru Nashi.Jak widzicie, Japończycy są naprawdę mega szczęśliwi, gdy mogą mówić po polsku. Obiecuję, że następnym razem nauczę ich bardziej stosownego słownictwa. Mam nadzieję, że ten filmik się Wam spodobał. Piszcie do mnie na Facebooku, na Instagramie. I dzięki, cześć! Pępek! 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 Pępek!